Zbliża się 1 września, a zatem dzień, kiedy będziemy wspominać wydarzenia sprzed 80 lat i to, co działo się w kolejnych 6 od 39 do 45 roku. Największa tragedia, jaka dotknęła polskie ziemie, polski naród. Z czyich rąk ta tragedia się dokonała? Kto jest winien? My co do tego nie mamy w Polsce wątpliwości, ale na świecie, a zwłaszcza za naszą zachodnią granicą, bywa z tym różnie, a skoro będziemy coraz więcej mówić o II wojnie światowej, to powróci oczywiście też temat reparacji wojennych, jakie Niemcy są winni Polsce. Czy 1 września poznamy raport sejmowego zespołu, który w tej sprawie pracuje już od kilku lat? Łączymy się z naszym gościem, a jest nim Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I zacznę od tego pytania, które już zaanonsowałem. Pan zapowiadał w maju, że 1 września to jest dobra data, abyśmy ten raport, który wówczas już w maju miał być ukończony, abyśmy go poznali. Czy będzie publikacja tego raportu w tym tygodniu, w przyszłym, w najbliższych dniach? Panie rektorze, to publikacja raportu jest wydarzeniem o charakterze, powiedziałbym, niezwykle istotnym, politycznym, ale także geopolitycznym. Będzie miał wpływ na relacje nie tylko wewnątrzkrajowe, ale na zewnątrz. Dlatego też my nie możemy pracować pod presją czasu. I aczkolwiek oczywiście ja przyznaję, że 80. rocznica wybuchu II wojny światowej byłaby tą właściwą okazją. Natomiast no, nie możemy działać pod presją czasu. My pracujemy niemal od 2 lat, ale tak naprawdę zespół ekspertów pracuje od około 1,5 roku. To jest grupa prawie 20 ekspertów, którzy to z zasady kończą swoje prace. Większość już kończyli, ale dzisiaj ten raport jest także weryfikowany, tłumaczony. I chcę podkreślić, że muszę przyjąć odpowiedzialność za każde słowo, które jest w tym raporcie i w języku polskim, i w języku angielskim, bo też tłumaczenie tego raportu będzie miało olbrzymie znaczenie, i to jeśli chodzi o kwestię zrozumienia aspektów historycznych, aspektów szacunków strat, ale też takiego języka, który jest używany przez naukowców, a który powinien być zrozumiały w języku potocznym dla normalnego czytelnika. Także to jest no, duże dzieło o dużej wadze politycznej, geopolitycznej, więc my jeszcze nie byliśmy gotowi, ażeby z pełną odpowiedzialnością ten raport położyć na stole, dlatego że prace jeszcze są na ukończeniu. I powiem w ten sposób, być może rzeczywiście ten 1 września byłby dobrym czasem, ale też musimy pamiętać o trwającej kampanii wyborczej do parlamentu. Musimy pamiętać o wizycie Donalda Trumpa. Musimy pamiętać, że ta sprawa nie powinna być przedmiotem jednak mimo wszystko tej kampanii wyborczej, dlatego że dotyczy ona aspektów o charakterze, powiedziałem, fundamentalnych dla państwa polskiego, dla polityki państwa polskiego, i musi być jednak wyłączona z bieżącej takiej polityki czy walki politycznej. No i mam głęboką jakby wolę, czy świadomość i chęć, żeby ta sprawa była kontynuowana w kolejnych kadencjach Sejmu, dlatego że uruchomienie procesów związanych z, po pierwsze, z publikacją raportu spowoduje pewną dynamikę międzynarodową. Oczywiście padną zaraz pytania o to, kiedy... Panie pośle, to ja tutaj przerwę, bo pan wybiega trochę w przyszłość. Oczywiście zaraz do tego wszystkiego przejdziemy, ale chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. No bo tak jak wspomniałem na początku, w maju pan mówił, że raport jest gotowy. Dziś słyszymy, że pewne rzeczy jeszcze zostały do doprecyzowania. Więc na jakim etapie prac jest zespół i kiedy może pan powiedzieć... Już z pełną odpowiedzialnością, tak, zakończyliśmy pracę, raport leży, czeka już tylko na publikację. W dużej mierze spory zakres prac jest ukończonych, natomiast my jeszcze kontaktujemy się z instytucjami międzynarodowymi, weryfikujemy pewne dane, ale także, co chcę podkreślić, raport jest na bieżąco tłumaczony na język angielski i to wymaga nie tylko przetłumaczenia, ale także później weryfikacji przez kolejnych uprawnionych native speakerów do tłumaczenia tych poszczególnych obszarów strat. Podkreślam, to jest język bardzo, bardzo często hermetyczny, bo my dzisiaj mówimy o stratach, które mają aspekt zarówno strat materialnych, strat ludzkich, ale strat o charakterze ekonomicznym, ekonomicznych, demograficznych.
Więc mamy tu wielki obszar bardzo wielu różnych zagadnień fachowych. Dlatego też, żeby ten raport był dobrze przetłumaczony i dobrze zrozumiany, o, naprawdę wymaga to wielkiego nakładu sił i pracy. Tu nie wystarczy zwykłe przetłumaczenie. Tu jeszcze musi być pewna korekta, spojrzenie na to od strony właśnie czytelnika anglojęzycznego. A proszę powiedzieć, właśnie, bo mówi pan o anglojęzycznym czytelniku, że ten raport ukaże się w języku polskim i angielskim, a niemiecki? No, przede wszystkim na dzień dzisiejszy skupiamy się na języku angielskim, bo to jest język, który jest na całym świecie zrozumiały. Oczywiście być może kwestią dalszą jest język niemiecki, natomiast na dzień dzisiejszy jest to tłumaczenie na język angielski i zapewniam państwa, że jest to proces, nie jest to proces prosty, bo tu nie wystarczy zwykłe przetłumaczenie. Tutaj musi być odpowiedzialność za każde słowo i zrozumienie tego słowa, kontekstu tego słowa przez czytelnika anglojęzycznego i to w USA, jak i Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. I zapewniam państwa, że tu każdy kontekst ma znaczenie, każde wrażenie ma znaczenie, bo widzimy, co dzisiaj dzieje się na świecie, jeśli chodzi o kwestię oceny II wojny światowej, gdy Polska jest atakowana z różnych stron przez bardzo często wymyślone jakieś zarzuty. Dlatego my dzisiaj nie możemy dać jakby tytułu do tego, żeby środowiska czy w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innym kraju atakowały nas za niespójne czy nieprecyzyjne, czy nie do końca jasne nazewnictwo, a zapewniam państwa. Nawet jeśli tego asumptu Polska, nie będzie, panie pośle, to i tak pewnie z takimi atakami się spotkamy, bo one się opierają na kłamstwach historycznych. Niejednokrotnie doświadczyliśmy tego nie raz i nie dwa, więc trzeba się po prostu na to przygotować. Panie pośle, to przejdźmy do konkretów w takim razie. Dziennik Die Welt, czyli trzecia największa gazeta codzienna w Niemczech, pisze niedawno, że podbija pan stawkę, że na początku była mowa o 690 miliardach euro, których powinniśmy się domagać od Berlina, a teraz zrobiło się 850 miliardów. Na jakim dziś jesteśmy etapie? O jakiej kwocie, której powinniśmy dochodzić od Niemców, w tej chwili mówimy? Co ustalił pana zespół? Znaczy, ja myślę, że tutaj media niemieckie działają trochę jak pudło rezonansowe, dlatego że ja nigdy publicznie nie mówiłem wprost o kwocie, która wynika z raportu, bo nie chciałbym po prostu tej kwoty rzucać bez wyjaśnienia czy bez publikacji raportu, dlatego że raport bardzo precyzyjnie prezentuje szacunki. Ja natomiast wielokrotnie podkreślałem, że po II wojnie światowej w 1947 roku został przygotowany raport przez Biuro Odszkodowań Wojennych i ten raport zaprezentował pewną sumę, którą jeśli dzisiaj zwaloryzujemy, ona daje 850 miliardów dolarów. I tą kwotą poruszaliśmy, o tej kwocie mówiliśmy, ale jednocześnie podkreślając, że nie jest to kwota z naszego raportu, ale jest to kwota, która wynika z szacunków powojennych. Myśmy przyjęli troszeczkę w pewnych aspektach, w niektórych aspektach liczenia strat, szacunków, inne metodologie, ale raport o stratach wojennych, ten właśnie powojenny, w dużej mierze był także podstawą naszych wyliczeń, dlatego że te bezpośrednie wyliczenia po wojnie, one były bardzo, bardzo dokładne w wielu miejscach, w wielu aspektach, ale oczywiście one z uwagi na to, że były bezpośrednio po wojnie, nie mogły dokonywać pewnych ocen, szacunków tego, jak na przykład kraj mógłby się rozwijać, gdyby nie było II wojny światowej, nie były możliwe pewne oceny makroekonomiczne, które dzisiaj z perspektywy lat już możemy dokonać, więc to jest bardzo solidny dokument, bardzo dobrze przygotowany, natomiast myślę, że nasz dokument jest dokumentem znacznie pełniejszym i znacznie bardziej obszernym. Okej, rozumiem, że o konkretnych kwotach dziś jeszcze rozmawiać nie będziemy, ale pozostałbym jeszcze przez moment przy niemieckich mediach, a zwłaszcza gazecie Die Welt, która bardzo dużo pisze o temacie reparacji, zwłaszcza piórem szefa swojego działu historycznego, pana Kellerhoffa. On przed kilkoma dniami opublikował kolejny komentarz, taki redakcyjny, bardzo istotny, o którym się sporo w Polsce mówiło. Chciałbym, abyśmy popatrzyli, posłuchali fragmentu tego tekstu. Pod znakiem zapytania znalazłby się cały powojenny porządek europejski. Jeżeli kilkakrotnie powtórzona rezygnacja polskich rządów z reparacji nie obowiązuje, to jakie uzasadnienie ma dziś przesunięcie polskich granic w kierunku zachodnim, na tereny, które przez wieki były niemieckie, jak Prusy Wschodnie czy Śląsk? A z drugiej strony przesunięcie na zachód granic Białorusi i Ukrainy? Kurs, który obrał prawicowo-konserwatywny rząd w Warszawie, przypomina czasy międzywojenne. Stawia pod znakiem zapytania europejską współpracę minionych 70 lat na zachodzie oraz blisko 30 lat na wschodzie.
Panie pośle, muszę zapytać, jak pan czyta takie stanowisko wpływowego komentatora w niemieckich mediach? Czy to znaczy, że co to znaczy, że kurs polskiego rządu przypomina czasy międzywojenne? Czy panu nie pobrzmiewa tu trochę znów jakaś próba dzielenia się odpowiedzialnością z Polakami za wybuch II wojny światowej? Na przestrzeni, można powiedzieć, lat od zakończenia II wojny światowej argumentacja Niemców jest, powiedziałbym, dosyć podobna. Oni najpierw używają miękkich argumentów, że nie można psuć dobrych relacji polsko-niemieckich, później używają argumentów, no przecież Polska się zrzekła reparacji, no i wreszcie na koniec wyciągają ten argument najpoważniejszy, najcięższego, jak powiem, rzędu, no przecież to spowoduje zmianę granic. Więc jakby ja nie jestem zdumiony, zaskoczony, bo ta dyskusja toczy się już od dziesiątek lat, właśnie także w mediach polskich i niemieckich. Jest takim elementem podważania czy zastraszania tych wszystkich środowisk w Polsce, które po prostu domagają się i głośno mówią o sprawie reparacji wojennych. Niemcy konsekwentnie stoją na straży stabilności swojej gospodarki finansowej, swojego budżetu, i to jest tak naprawdę klucz, dla którego wymyślają różne bardzo absurdalne argumenty, bo przecież to nie Polska była II wojnę światową i nie Polska była autorem zmiany granic po 1945 roku. To była decyzja wielkich mocarstw, Stalina, Roosevelta, Churchilla. To szefowie, to ta wielka trójka decydowała o powojennych granicach. Przypomnę oczywiście panu redaktorowi z Die Welt, że pozbawiając praktycznie 50% polskiego terytorium na wschodzie, 5 województw, kresów wschodnich, naszej wielkiej historii i tradycji. I o tym oczywiście Niemcy nie chcą mówić, nie chcą o tym pamiętać. Oni tylko widzą jakiś tu wąski punkt widzenia. Oczywiście jest to wynikiem po prostu tego, że Niemcy po prostu nie chcą się rozliczyć ze swojej przeszłości, wolą chronić swój budżet. Panie pośle, to a propos tego stanowiska Niemiec i publicystyki pana Kellerhoffa, będziemy jeszcze rozmawiać w drugiej części naszego programu, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednej wypowiedzi europosła Prawa i Sprawiedliwości, profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który kilka dni temu w polskim Radiu 24 tak mówił o sprawie reparacji. Oczywiście jest trudna dla Niemców, dlatego że jest tak, że tylko żądania wysuwa Polska, o wiele bardziej energicznie zresztą wysuwa Grecja. Też potomkowie dwóch plemion w Namibii nawet wystąpili do sądu amerykańskiego. To chodzi rzeczywiście o ludobójstwo. No, w związku z tym no, ta sprawa jest, no, jest sprawą kłopotliwą. A Niemcy od lat mają taką samą politykę, bo też jak popatrzymy, nawet byśmy wrócili historycznie na przykład do rozmów Gomułka Brandta, potem Schmidt-Gierek, kiedy po raz pierwszy zapłacono polskim ofiarom i tak dalej, to Niemcy nigdy nie chcieli się przyznać, że mają jakieś zobowiązania. Zawsze były dobrowolne gesty. To jest oczywiście trochę tego, co pan, panie pośle, mówił przed paroma chwilami, ale chciałem, abyśmy wrócili do tej wypowiedzi profesora Krasnodębskiego, bo tam pada bardzo ważne zdanie, że Grecja wysuwa swoje roszczenia o wiele bardziej energicznie niż Polska. Czy to nie jest pewien zarzut pod adresem polskiego rządu, nie wiem, pana zespołu? I kolejne pytanie, czy my jako Polska czekamy na to, jak Niemcy zareagują na żądania Greków i dlatego jeszcze oficjalnie nie stawiamy tej sprawy na agendzie relacji polsko-niemieckich? Różnica między Polską a Grecją jest jednak zasadnicza, dlatego że w Grecji wszystkie siły polityczne, podkreślam, wszystkie siły polityczne postulują właśnie o to, żeby Grecja wystąpiła o reparacje. I rzeczywiście Grecja to zrobiła, ale zrobiła to w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przypomnę, że uczynił to rząd Tsiprasa w ogniu kampanii wyborczej. Taki wniosek został złożony do ambasadora czy DMZ-u Niemiec. I ja nie sądzę, żeby to był dobry czas, takie licytowanie się w kampanii wyborczej na to, kto jest bardziej za reparacjami. Tym bardziej, że w Polsce, jak wiemy, no jest formacja, którą wszyscy znamy, główna opozycyjna, która no jednak kontestuje czy kwestionuje w ogóle sam fakt podnoszenia reparacji. Wiemy, że ta formacja bardzo ściśle współpracuje z Niemcami, z państwem niemieckim, czerpiąc z tego tytułu różnego rodzaju profity. Tak więc sytuacja u nas jest troszeczkę inna. Też myślę, że ta
soft power niemiecka, która również stosowana jest i w Grecji, i także w Polsce, ona spowodowała w pewnym sensie, no, użyję takiego sformułowania może nieładnego, ale wykastrowania elit tych naukowych, historycznych, prawniczych. I naprawdę dzisiaj ciężko znaleźć, ze świecą można szukać prawnika od prawa międzynarodowego czy historyka, który podpisałby się pod, tak powiedziałbym, w sposób zdecydowany, jasny pod naszymi żądaniami. Ale są tacy historycy, panie pośle, również w Niemczech są tacy historycy. Odwołam się do ich opinii już za kilka minut. Teraz postawimy na chwilę kropkę. Za moment wrócimy do tej rozmowy. Bądźcie państwo z nami. Arkadiusz Mularczyk poprzez Skype'a z Nowego Sącza. Za chwilę ze mną w studiu Aleksandra Rybińska. Wrócimy do tematu reparacji i Niemców, którzy boją się prawdy. Czy Niemcy boją się prawdy, prawdy o II wojnie światowej, o przyczynach i skutkach, a wśród tych skutków zniszczenie Polski, wymordowanie kilku milionów Polaków, no i odpowiedzialność, którą kiedyś wreszcie trzeba wziąć za te właśnie zbrodnie. Ze mną w studiu Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci. Dzień dobry, dzień dobry, Olu. A przy naszych łączach skype'owych w Nowym Sączu Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który zajmuje się sprawą reparacji i przewodniczący zespołowi sejmowemu konstruującemu raport dotyczący polskich strat wojennych. Panie pośle, chciałbym wrócić do 1 sierpnia, na początek jeszcze jedno pytanie do Nowego Sącza, do 1 sierpnia w Warszawie, kiedy był Heiko Maas, czyli szef niemieckiego MSZ-u. On wówczas wygłosił kilka takich, no, ważnych słów i mocnych, na tyle zapadających w pamięć, że wcześniej rzadko wysocy przedstawiciele rządu niemieckiego na polskiej ziemi tak mawiali. On powiedział między innymi: chciałbym prosić rodziny zabitych i rannych, chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy, działając w imieniu Niemiec, wyrządzili Polsce. Wstyd mi też, że wina ta po wojnie była zbyt długo przemilczana. To są oczywiście słuszne słowa, ale czy nie ma pan wrażenia, że to są tylko słowa i szef niemieckiej dyplomacji pozwolił sobie na nie, żeby pokazać, że daleko są w stanie w warstwie retorycznej władze niemieckie się posunąć, ale jeśli miałoby przyjść do konkretów i rzeczywiście zadośćuczynienia realnego, to już tak łatwo nie będzie. No, na pewno bardzo dużo zależy od postawy tego, co dzieje się w naszym kraju, zarówno od tego, jaka jest retoryka, co jakby mówi społeczeństwo, ale też co komunikuje rząd. I przecież myślę, że w ciągu tego czasu, który miał miejsce, nastąpiły jakby ważne wydarzenia, bo po pierwsze minister spraw zagranicznych podczas tego spotkania powiedział, że sprawa reparacji nie jest sprawą zamkniętą, a także kilka dni później pan premier Mateusz Morawiecki również w wywiadzie dla niemieckiej gazety potwierdził, że Polska uważa sprawę reparacji wojennych za sprawę otwartą, więc to jest na pewno zmiana diametralna postawy polskich władz, bo nigdy dotychczas w historii minister spraw zagranicznych i premier nie mówili w taki sposób. Więc to jest, myślę, ważny efekt naszych prac, naszych dyskusji, tego, co się dzieje w naszym kraju. Więc na pewno tutaj Niemcy dopasowują, czy dostosowują swoją retorykę, bo oczywiście to jest tylko i wyłącznie retoryka, do klimatu, jaki ma miejsce w Polsce. Natomiast ta sprawa, oczywiście mam pełne przekonanie, powinna być dalej rozwijana i kontynuowana, i bardzo dużo zależało będzie właśnie od determinacji polskiego państwa, polskiego rządu, także polskich mediów, polskiego społeczeństwa. Dlatego, że dzisiaj sprawa reparacji wojennych jest taką kwestią fundamentalną, o praworządność w Niemczech, o przestrzeganie praw człowieka, o demokracji. To są właśnie pytania o to, czy Niemcy mają prawo dzisiaj być liderem w Unii Europejskiej, decydować o tym, o kształcie Unii, o wartościach Unii w sytuacji, gdy sami są na bakier ze swoją historią i mają tak wielki dług wobec Polski. Także To są pytania, panie pośle, które są zrozumiałe i oczywiste dla nas tutaj nad Wisłą w Niemczech. Już niekoniecznie, czy z pana wiedzy, być może zakulisowych rozmów, wynika, że spośród niemieckiej sceny politycznej mamy na kogo liczyć w tej sprawie? Czy na przykład Lewica, partia Die Linke mogłaby nas wesprzeć w sprawie reparacji w rzeczywisty sposób? Znaczy, Niemcy rozróżniają problematykę reparacji i odszkodowań indywidualnych dla osób fizycznych. I tutaj rzeczywiście
te sprawy oni dzielą, chociaż dla nas nie powinny być dzielone. I są oczywiście głosy, padają głosy oprócz tych głosów historyków czy niektórych publicystów, są także głosy polityków, że sprawa tych odszkodowań indywidualnych powinna być uregulowana. No bo nie bez jakiej racji jest taki podział, że dzisiaj podnosi się świadczenia obywatelom żydowskim, którzy przeżyli Holokaust, za co publicznie premier Netanyahu dziękuje, kanclerz Merkel. To taka publikacja miała miejsce kilka dni temu. A z drugiej strony tacy sami obywatele, którzy przeżyli II wojnę światową, ale doznali wielkich cierpień na ciele, na zdrowiu, nie dostali złamanego euro, złamanej marki czy złamanej złotówki od państwa niemieckiego. Więc widzimy tutaj po prostu dyskryminację naszych obywateli. Natomiast jeśli chodzi o problematykę właśnie reparacji, to tutaj część właśnie środowisk politycznych popiera właśnie wypłatę czy świadczenia dla osób indywidualnych, o tyle w przypadku reparacji. No, oni też mają świadomość, że ta sprawa nie wzbudziłaby popularności w społeczeństwie niemieckim. Różnie z tym bywa, powiem panu, różnie z tym bywa, jak się czyta wypowiedzi, oświadczenia przedstawicieli partii Die Linke, to można się zastanawiać, czy rzeczywiście do końca tak jest. Panie pośle, dziękuję serdecznie za udział w tej rozmowie. Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który zajmuje się sprawą reparacji w sejmowym zespole, był gościem telewizji w Polsce.pl. My pozostajemy przy temacie i gorącym pytaniu, czy Niemcy boją się prawdy, i przechodzimy do rozmowy z Olą Rybińską, specjalistką do spraw niemieckich. Pan poseł wątpi na przykład w panią Brigitte Freihold, posłankę Lewicy. Ona niedawno oświadczyła takie oto słowa, między innymi: Republika Federalna przez wiele lat negowała uzasadnione roszczenia dotyczące odszkodowań i zadośćuczynienia dla ofiar nazistowskiej wojny za wyniszczenie na wschodzie oraz jej skutki dla następnych pokoleń. Najwyższy czas, aby uwolnić proces polsko-niemieckiego pojednania z zaułka politycznego oportunizmu. Dlaczego ona mówi takie rzeczy? Bo wydawałoby się, że rację ma pan poseł Mularczyk, mówiąc, że gdyby przyszło do konkretów, to Lewica tak się nie zachowa, bo by się naraziła na utratę poparcia społecznego. Myślę, że wszystkie partie w Niemczech wiedzą, co to jest racja stanu oraz interes, podstawowy interes narodowy, a podstawowym interesem narodowym Niemiec jest nie wypłacić 900 miliardów, co wydaje się logiczne. Byłoby to interesem każdego państwa. Niemcy tutaj nie są żadnym wyjątkiem. W związku z tym tutaj też pan poseł ma rację, że w społeczeństwie niemieckim to nie cieszyłoby się poparciem. Widać zresztą pod artykułami, jak tym Svena Flixa Kellerhoffa, że innych na temat sporu o reparacje z Polską, jak się czyta komentarze, to widać wyraźnie, czego ci Polacy jeszcze chcą. Myśmy wypłacili już tyle i ofiarom, tak, były odszkodowania wypłacane i robotnikom przymusowym. Myśmy zrobili już tak wiele. Jesteśmy dzisiaj państwem nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym, bardzo prosperującym, w ogólnie fajnym, i zostawcie nas w spokoju z tym. Niech Polska się rozwija swoim tokiem, niech się nas nie czepia. Takie są komentarze. W związku z tym żadna partia polityczna na tym kapitału nie zbije. Jeżeli Die Linke mówi to teraz, to jest tak, że należy to rozumieć w kontekście walki politycznej w Niemczech obecnie, gdzie no słabną te główne partie ludowe, a pozostałe szukają jakiegoś sposobu, żeby im jeszcze wbić szpilę. Nie opierałabym się na poparciu Die Linke, tym bardziej, że szanse na to, że ta partia kiedykolwiek będzie rządzić albo współrządzić na poziomie federalnym, no na najbliższe lata wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne, a więc także i ona nie będzie podejmowała tych decyzji. To zostawiamy wątek Die Linke, który zresztą też pokazuje, jaka jest sytuacja na niemieckiej scenie politycznej w tej akurat sprawie. Dla nas trochę beznadziejna, że jeśli gdzieś szukamy takiego punktu zaczepienia, to tylko w takiej formacji, która o udziale we władzy za bardzo marzyć w najbliższym czasie nie może. Ale sama wspomniałaś o panu Kellerhoffie, czyli szefie działu historycznego w Die Welt. Najpierw bym cię zapytał, jaką gazetą jest Die Welt, bo jak poczytamy sobie chociażby na Wikipedii, to Polak może się zdziwić na taką oto definicję. Określa się jako liberalno-kosmopolityczny dziennik, ale uważany jest za konserwatywny i prawicowy. No, jeśli spojrzymy na niemiecką, jakby przekrój niemieckich mediów, to rzeczywiście Die Welt jest o wiele bardziej konserwatywny niż inne gazety, jak choćby Der Spiegel, który jest ewidentnie bardzo lewicowy. To takie za konserwatywne gazety uchodzą właśnie Die Welt oraz Frankfurter Allgemeine Zeitung, która jest związana z FDP, a CDU uchodzi za taki organ, który ma pewną bliskość do CDU, do chadecji niemieckiej. I tam także publikuje między innymi Henryk Broder i inni tacy publicyści, no
bardzo już tacy prawicowi i antysystemowi, można by powiedzieć. Więc tak, jest to gazeta raczej kojarzona z Hadecją. I w tej gazecie czasami pojawiają się takie artykuły, które ja nazywałabym balonami próbnymi. Jest wypuszczany jakiś tekst, ostatnio był też artykuł korespondenta Die Welt w Polsce o tym, że tak naprawdę Polska i Niemcy się przyjaźnią, wszystko jest fajnie i tak dalej. No, czasami jest kij, czasami jest marchewka i tego typu artykuły pojawiają się, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja w Polsce, jaka będzie reakcja, jak to zostanie przyjęte, jak zostanie przyjęta pewna argumentacja i tak dalej. Czasami jesteśmy troszeczkę traktowani jak taka małpa w klatce, to się tak potrząsa tą klatką albo uderza w nią i patrzy, w którym kierunku małpka skacze. No to jest, niestety jesteśmy na to bardzo podatni w Polsce, dlatego że reakcje są zazwyczaj bardzo mocne, emocjonalne na tego typu artykuły, a dla mnie to jest balon próbny. To jest przedstawienie jakiejś tam argumentacji i sprawdzenie, czy ona trafi na jakiś podatny grunt, czy są może tacy, którzy popierają taką argumentację i tak dalej. To zerknijmy na kolejny przykład takiej argumentacji pana Kellerhoffa. Mamy jeszcze jeden cytat, tym razem sprzed kilku miesięcy, w maju pisał tak. Reparacje mają dwojaki charakter. Z jednej strony chodzi w nich o naprawę konkretnych szkód materialnych, z drugiej zaś o upokorzenie pokonanego przeciwnika. Krajom, które w przeszłości otrzymały reparacje, rzadko wyszły one na zdrowie. Miejmy nadzieję, że w Europie nie dojdzie do nowej wojny i że nawet aktualne roszczenia Polski i Grecji tego nie zmienią. Z pewnością jednak strefa euro i Unia Europejska rozpadłyby się, gdyby oba te kraje blokowały pracę Brukseli, dopóki Niemcy nie uznają rzekomych zobowiązań reparacyjnych. Równocześnie doszłoby do wzrostu sentymentów, a skutkiem byłby ogromny wzrost nacjonalizmu. No to są kuriozalne rzeczy, które ten pan wypisuje. Jeszcze dodam, w tym samym artykule on podawał przykłady takiej swojej tezy. Opisywał między innymi negatywne skutki reparacji, jakich w 1871 roku od pokonanej Francji zażądał kanclerz von Bismarck. Paryż musiał zapłacić w ciągu kilku lat 5 miliardów franków w złocie. Kontrybucja pogłębiła odwieczną wrogość między obu krajami i doprowadziła do kolejnej wojny w 1914 roku. Taka była jej geneza, się okazuje. W Niemczech potężny zastrzyk gotówki doprowadził do przegrzania koniunktury i do krachu na rynku w 1873, a po I wojnie światowej Francja domagała się odwetu. Niemcy zostały zobowiązane do zapłacenia astronomicznych sum 132 miliardów marek w złocie. Gospodarczy kryzys wyniósł do władzy narodowych socjalistów, którzy zlikwidowali demokrację. Skutki są dobrze znane, pisał pan Kellerhoff. Czyli czy mamy rozumieć, że jeśli Niemcy by nam teraz zapłacili te miliardy euro reparacji, to istnieje niebezpieczeństwo, że w efekcie narodzi się jakiś nowy Hitler? Oczywiście ta argumentacja jest bzdurna i to również pan tutaj Kellerhoff dokonał bardzo dużego uproszczenia, jeśli chodzi o przyczyny wybuchu i pierwszej, i II wojny światowej. To jest zdecydowanie bardziej złożone niż tylko i wyłącznie traktat wersalski. Natomiast ja uważam, że w tym, co on napisał, najciekawszy jest ten wątek o potencjale blokowania przez Polskę i Grecję na przykład prac w Brukseli. Czyli Niemcy rozumieją te żądania reparacyjne ze strony Polski i Grecji, jaki rodzaj straszaka, jako karty przetargowej. To jest ta strzelba, która ma wisieć w zupełnie innych kwestiach, tak? Która będzie wyciągana za każdym razem, gdzie gdzieś będzie jakaś kwestia sporna, istotna kwestia sporna oczywiście, i że ona będzie jak ten miecz Damoklesa wisiała cały czas nad Berlinem. To jest, myślę, najważniejsze, co z tego tekstu wynika, bo to pokazuje, jak oni to rozumieją. A druga rzecz jest taka, że oczywiście wizerunkowo jest to dla Niemiec bardzo szkodliwe, ponieważ podnoszenie tej kwestii ciągle i przypominanie o niej, to jest potem przedrukowywane w jakichś Financial Times, a nawet na jakichś gazetach na wyspach Kiribati, jest bardzo przykre, dlatego że jest sprzeczny z tym, jak Niemcy siebie widzą dziś. Naprawdę, Niemiec dzisiejszy, współczesny, uważa, że z tą historią go już nic nie łączy. Niemcy są dzisiaj krajem... Kellerhoff też te argumenty, że minęły już dwa, czy nawet trzy pokolenia, stare dzieje. To już nie ma żadnego znaczenia, że Niemcy są dzisiaj na tyle odmienione, są na tyle innym krajem, że jedyne, co je łączy z tą przeszłością, to są te rytuały, które są. Ja nazywam to rytuałami, bo to jest zrytualizowane. Te wspomnienia, te wszystkie miejsca pamięci, odprawianie przy nich rytuały, to jest jedyne, co ich jeszcze łączy z tą przeszłością, że oni jakoś tam z boku o niej przypominają, kajają się, kiedy trzeba, mówią, że tak, to nasza wina, nasza wielka wina, i to pozostaje w sferze symbolicznej. I to oni są w stanie jakoś tam znieść, natomiast oni uważają się dzisiaj za państwo,
Takie jak Stany Zjednoczone, jak każdy inny, takie, które nie ma takiej historii. To jest państwo nowoczesne, bogate, prosperujące, które w jakiś sposób dominuje w Unii Europejskiej. Państwo tolerancyjne, gdzie są gej parady, gdzie no, już bardziej tolerancyjnego państwa wobec cudzoziemców, wobec odmienności już znaleźć się nie da. Więc co oni nam ciągle z tą historią? I to jest właśnie to, co jest bardzo przykre i bolesne dla Niemiec i co może być instrumentem ze strony oczywiście polskiego rządu, żeby im robić troszeczkę przykrość. To może dobrze, że mamy chociaż taki instrument w takim razie, to już króciutko na koniec. Dobrze, że mamy taki instrument, tylko ja nie do końca wiem, czy polski rząd chce realnie wyegzekwować te reparacje, czy właśnie chodzi mu o to, żeby mieć taki instrument. I na to odpowiedzi nie znam. To prawda, rozmowa z panem posłem Mularczykiem też tej odpowiedzi nie przyniosła. Bardzo dziękuję. Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci, ekspertka do spraw niemieckich, była naszym gościem. Ja państwu dziękuję za wspólnie spędzoną godzinkę. Za chwilę Wojtek Biedroń w rozmowie z ministrem cyfryzacji o tym, czy w Polsce będziemy głosować przez internet już niebawem, ale nie tylko na ten temat, będzie też o tym, czy Senat zamieni się w cyrk w następnej kadencji, a już o 19:00 wielka gala, drugie urodziny telewizji w Polsce.pl, transmisja na naszej antenie. Oglądajcie państwo, bądźcie z nami. Do zobaczenia.